Nie będziesz miał drakul cudzych przede mną, dokładnie. Dwa. Nie będziesz brał imienia drakuli twego nadaremno. A trzy. Pamiętaj, abyś dzień drakuli święcił. Czym? Czosnkiem? To Grzanką? Czosnkiem? chyba nie czosnkiem. Jak mam święcić drakulę? To nie czosnkiem, może bardziej krwią niewinnych. Grzaneczki Krwią czosnkowe? dziewicy. Ale akurat TikToki się chyba, w sensie gamingowe TikToki, jest całe community na TikToku, które lubi gaming. Rozumiem, że ona może się nie interesować gamingiem, ale... Nie Snakeman, Shadowman, potrzebuję Shadowmana. Shadowman. Shadowman, chodź. No nie wiem, możecie też mówić, że tak dość nieopatrznie nie sięgam po darmowych obserwujących. No ja też nie czułbym się z tym jakoś super, żebym tak po prostu po nich sięgnął. Czuję, to jest coś, co zacząłem sobie sam z dużej przyjemności samego robienia tego. Chciałbym trochę czuć, że zapracowałem na to, co mam. Tak, bo nikt by ten tutaj na dobrą sprawę nie oglądał, bo oni się nie znają na tym. No, ja na przykład też nie rozumiem. Nie możesz mówić takich rzeczy. To teraz wszyscy sobie pójdą grać w swoje gry. A oni mają tu być, oglądać i rozmawiać ze mną. Słyszycie? Macie tu być, rozmawiać ze mną. Po to tu jestem, żebyście wy tu byli. Jak można siedzieć? No tak, w sensie to już jest takie naprawdę o niczym. No bo gry to jest bardzo duża branża, jest dużo osób, które te gry lubią. No i jak masz jakąś wiedzę, umiejętności, czy nawet chęć, jakąś właśnie taką, jak napisał, miłość do gier, to je masz co przekazać ludziom i mają prawo cię oglądać, bo lubią daną rozrywkę. Tak jak na przykład ogląda się piłkarzy, o inaczej powiem, oglądasz na przykład boks, czy zwykłe mieszane sztuki walki, w sensie jak się to nazywa? MMA, ta liga MMA w Polsce, nie pamiętam już teraz. Ale oglądasz te rzeczy przez względu na to, że oni są dobrzy. Ale niektórzy oglądają też Fame MMA, ten sam sport, ale z zupełnie innych powodów. Tak bardziej rozrywkowo, dla beki, nie? No to może ta rozrywka. Albo może właśnie jakaś miłość i wiedza. Albo po prostu chęć podzielenia się z drugą osobą. Ja na przykład jak bardzo długo oglądałem gry za młodziaka, to też dlatego, że interesowałem się tą częścią branży growej, tymi platformówkami, jakimiś tam mniejszymi grami, w które nie grali moi rówieśnicy i dużo takiego zrozumienia znajdowałem też w takich filmach. Oglądałem, lubiłem, jak ludzie się wypowiadali na ten temat, nie? Tak po prostu. O. Bo interesowałem się ludźmi, którzy interesują się moim hobby. A nie każdy musi od razu wrzucać filmy do internetu. Może woli je obejrzeć. Jakby Paulina była moją dietetykiem, to chyba by mnie pierdolnęła patelnią w łeb, mówiąc, co ja jem i piję. Ja jestem też psychodietetykiem, przepraszam bardzo. Ja jestem pomagam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Akurat energetyków nie popieram. Chociaż sama kiedyś piłam energetyki, ale nie popieram, bo może to jak się zatrzyma, Metal Man? Ty, to jest ziomek z drugiej... To w tej części będą... Wow. Możesz mówić, spokojnie. O! Rozmawiaj z moimi widzami, bo muszę się skupić. A fast food, to my teraz czasami jemy. Ja tak raczej nie za bardzo fast food. To nie jest taka fast, ale... szczególnie, że robimy ją w domu. Ale nie, zamawiałam też pizzę. Jest! Za pierwszym razem! Bang! No zamawiamy czasem pizzę, prawda? Ja akurat jestem dietetykiem, który lubi taką chamską pizzę z Pizzy Hut, a nie tą neapolitańską cienką, bo ja lubię jak jest tyle seru. Najbardziej to sera. Ciasto też, ale najbardziej lubię jak jest tyle sera. I sosu.
Wiesz co, to już jest temat do przegadania z dietetykiem, jak cię też lekarze zbadają, bo... A. No, bo jak ktoś jest szczupły, to nie znaczy, że jest zdrowy. Trzeba sobie zbadać KLK, zobaczyć, czy nie jest ponad 2, zbadać insulinę, zbadać glukozę, wyliczyć sobie krzywą cukrową, zobaczyć, czy nie ma jakichś tam skłonności do insulinooporności, zbadać sobie hormony. No, to tam. Trzeba dużego. Zapraszam serdecznie na konsultację. Spoko. Jutro, słuchajcie, jutro na streamie z Geometrii Dasza segment dietetyczny. I wtedy można blikiem. Między mapami będziemy dyskutować na temat waszych problemów i zaburzeń odżywiania. Ja teraz streamuję, nie mogę powiedzieć, ile go piję, także... Ale bezalkoholowe. Ale nie napisał, że bezalkoholowe. Dużo piję bezalkoholowego, ale piję też alkoholowe. Pewnie tak. A tak, bo ty byłaś u Kinguinów na... Tak. Robiłaś wykład dla ich drużyny, jak trzymać dietę, jak jesteś graczem. Faktycznie. Ziomek! Co ty robisz? Nie wolno. O, ja też miałam urodziny 28. A ja mam 6, także też niedługo, za 4 dni. To wypiję, Pawciu, też za ciebie. A ja nie, bo jestem na odbiorniku. Ja nie. Ja sobie pojeżdżę go kartem, a jak wrócę, bo piłeś nie jedź, więc dopiero później się napiję, to wypiję za ciebie kielona, spokojnie. Możesz jej ode mnie złożyć życzenia. Wiem, zauważyłem właśnie. Wilgax napisał, że miał śmierć kliniczną przez alkohol. Ale nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć i nie chciałem za bardzo wchodzić w tak dotkliwy temat. Co on napisał? Ale nie, to nie chodzi mi o to, że boję się z nim o tym rozmawiać. Tylko... Gram teraz w grę dla dzieci! Jesus, ale mnie zmęczy ten typ. Musimy tak pisać, żeby nie dostać blokady takiej YouTube'owej, tak? Teraz macie zielone światło. Możemy o tym mówić, bo będę musiał wrócić w miejsce, w którym byłem. Ja to zawsze wycinam na YouTubie. Więc nie chciałbym palnąć głupoty, bo ja wiem, że teraz mówię o kimś, kto coś przeżył, samemu tego wcześniej nie przeżywając, nie mając o tym pojęcia, nie? Dla organizmu przynajmniej. A może ta, bo on we mnie wbiega cały czas. Może to będzie dobra opcja. Ten boss jest straszny. W sensie, ja już wiem, że z nim walczyłem kiedyś dawno temu, ale ja wtedy miałem chyba... Z tego co pamiętam, to się z nim walczyło zatrzymywaniem czasu. To jakby z czym do ludzi teraz. Dobra, to mi nie pomoże. Laser. Laser pomoże! Laser jest super. O! Nie! Fucking da! To? Zależy, czy jaką broń akurat mam. Ale jak mam Gemini Man, to jestem niebieski. Thank you.
Akurat w tym poziomie tak. Ta gierka mnie lubi. Daje mi lagi, żebym mógł unikać tych ataków. Nie. Laserku, przestań się odbijać. No i wlazł we mnie, no i zginąłem znowu i będę musiał to przechodzić jeszcze raz. Fuck! Tak, 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 Wilgaxowi dałem, bo to jest mój najwierniejszy widz, który jest, w sensie jest od najdłużej ze mną. Wilgax jest wspaniały. Tak. Tak. Gin! Tok! Zginął! Wreszcie! Dzięki ci, laserku. Dziękuję, dziękuję. Ale ja nie mówię, że tylko graniem się zajmujesz. W sensie, czy ja cię nie nazwałem jakimś dnem społecznym, który tylko siedzi przy komputerze i gra w gierki. Ja się odniosłem do samego grania w gry. Ale właśnie dlatego się baliśmy mnie wszedł do mikrofonu, bo ja to sobie nie wspomnę. Ty po prostu nie umiesz dobierać słów, bo twoje opinie czasem są spoko. Tylko no, nie umiesz ich wyrazić tak, żeby wszyscy zrozumieli. Ale ja też nie jestem w tym jakiś super dobry. Ja jeszcze mam gorączkę i to dlatego. O nie. Kamski. Ja ci dzisiaj już chyba drugi raz podpadłem, co? No nie, no dostaję cały czas od tych kolców. Nie, no jestem beznadziejny w to. Ja nie wiem, jak ta gra jest tak wybaczająca, że jeszcze, że jestem w stanie tyle razy przeżyć. Nie, no nie umiem w tych kolców. Można powiedzieć, że jestem nerdem przy komputerze, który po prostu robi rzeczy, które sprawiają mu przyjemność. No i słuchaj, tak trzeba sobie właśnie całe życie powtarzać. No bo serio, tak jakby się nad tym zastanowić, to czym ta praca się różni od mojej normalnej pracy? W sensie, jakby założyć, że miałbym na tym zarabiać, to... Jedno i drugie to jest siedzenie przy komputerze i na dobrą sprawę nie robienie niczego pożytecznego. Ja wiem, że ludzie mówią o tym pisanie kodu, że to nie jest wcale takie łatwe. Oczywiście, że nie jest, ale to też jest taka praca. Pracuję dla korporacji, siedzę przed komputerem i kasuję dla nich pieniądze. Przydatność społeczna zero, w jednym i w drugim przypadku. Uczyć czego? Ja mam to uczyć. Czułam studentów. Wiesz co, nie jestem do tego na pewno najlepszą osobą, bo ja siedzę w starych systemach. W sensie, ja piszę COBOL-em, JCL-em, Assemblerem. To są... Ja do tego stopnia siedzę w starych systemach. Z nowych języków no, znam, ale tylko podstawy, więc absolutnie nie czuję się kompetentny do nauki, do uczenia ludzi. Lubię bardzo te poziomy, które się już pojawiają po tym, jak się przejdzie wszystko, a to dlatego, że one są właśnie przystosowane do używania wszystkich twoich mocy możliwie, nie? Bardzo dobrze to potrafili zrobić, Capcom, tak? Żeby wykorzystać wszystkie zdolności, jakie Mega Man ma i w tych poziomach rzeczywiście trzeba nimi żonglować, żeby zrobić to dobrze. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szanuję. Jak będę to montował, to nagram taki wstępniak. Dzisiaj nietypowy odcinek, bo większość odcinka będziemy rozmawiać z moją narzeczoną w bardzo ogólnych tematach. Jeśli chcecie, żeby zamienić to kiedyś w podcast, to zapraszam na odcinek. Yeah.
to jest, to ja obecnie gram w grę, która była na NES-a, a SNES to jest jakby ta nowsza wersja konsoli SNES. No nie, co za gość. Wcześniej tak nie robiłeś. Co teraz mam robić? Sparkman. Nie, to odbija. Co jeszcze? Needle. Nie, Needle też się odbijają. Nie, nie mam życia już. Magnet Man, pomóż mi. Nie. Gin, gościu. Gin. Nie mam już życia. Nie. Fuck. Jeden pasek HP. Continue. Nie ma tutaj za dużo żeńskiej widowni, szczególnie jeśli chodzi o stare gry i Geometry Dash. Chociaż w Geometry Dashu to jeszcze bym się spodziewał, że nawet może trochę być. Gentler, ojoj. Chyba powiedziałem coś nie tak. No, nie żyję wreszcie! Będzie powtórka z Yellow Devila? Świetnie. Nie mogę się doczekać. To dobrze w takim razie, że go dałem na ten. Na rozkładówkę tuż nad swoją głową. O, tak. Trzeba ładować wszystko. Co? No Cassie przyszedł, no. Tak, witałem się już z Cassie. Cassie jest bardzo aktywny na tym. Na Discordzie i w ogóle spora część Discorda była przez niego zrobiona. Nieładnie. Czy ja teraz muszę wyfarmić dosłownie, bo ja bez RJ-a nie przejdę tego, a mam 0 RJ-a. Czyli muszę tutaj stać jak głupek i farmić ten. Farmić ammo. Dostałaś prośbę od Cassie, żeby wybrać, czy po Megamanie robimy Geometry Dasha, czyli będę grał w levele w Geometry Dashu, czy będziemy oglądać Geometry Dasha na YouTubie. Nie, mam podrzucone propozycje, mam oglądać levele w Geometry Dashu. Tak. Ktoś będzie oglądał, jak ty oglądasz, jak ktoś gra? Tak. Dokładnie tak będzie. No to dlatego dostałaś prośbę, żeby wybrać. Ale to jest dla mnie niepojęte. Dlaczego ktoś chce oglądać, żebyś ty oglądał, jak ktoś gra? Ja nie wiem, ale ja się dobrze bawię oglądając te rzeczy, więc też oglądam. Jeśli nie mają ochotę, to... Musicie mi wytłumaczyć, dlaczego chcecie oglądać, jak ktoś ogląda, jak ktoś inny gra. Bo ja się pogubiłam. Może to zrozumieć, że nie. Zbyt duża incepcja. Incepcja wykończyła Paulinkę. Dobra, wreszcie się udało wyfarmić ten temat. Lecimy, tym razem nie zginę. Wierzę. Ja mogę mieć dzisiaj nieco miły głos, ale to dlatego, że... Piesku, zostawiłeś mnie? Dlaczego to zrobiłeś? No przecież tyle się starałem, piesku! I mam nową przegrodę. I to wycinane części. Cassie, ta ona to jest Paulinka i to jest moja narzeczona. Spokojnie, możesz mówić Paulina, żeby było... Bo widzę, że mówisz tak, jakbyś nie wiedział kto to, a już wcześniej się... Czatem poznała. No i świetnie, brakło mi. Bo już
Wyszły już, te rzeczy zniknęły, no. Równie dobrze mogę się zabić i wyjść. Tak, właśnie dlatego nie chcę jeździć na wakacje, bo we wtorek i w środę mam streama. Widzicie, jak ja was kocham? Doceniajcie mnie. Nieskończoność na 10. A farma kebabowni, gdzie? W sensie, gdzie to jest? Piszcie, odwiedzę. Robimy, kradniemy content od Książula, słuchajcie teraz. Kraków. Okej. Jak będę w Krakowie, to sprawdzę. Zapiszę sobie, wrzucę wam fotę. Możecie sprawdzić na moim Instagramie. Panie, proszę skończyć się chwalić sławą. To się nie chwalimy sławą, bo nie mamy jeszcze sławy. A co ja doładowałem, jak nie RJ-a? Nie! RJ! Trzymaj się, piesku! Dobra, dam znać. Nowy testament będzie o piesku, o RJ-u. Nie będzie już o Drakuli. Ja mam 10 przykazań Drakuli, kochanie. Świecą dla RJ-a. No jak to? Nie będziesz miał Drakuli cudzego przede mną. Czekaj, chyba tak to leciało. Konstytucja, o, tu jest. Nie będziesz miał Drakul cudzych przede mną, dokładnie. Dwa? Nie będziesz brał imienia Drakuli twego nadaremno. Trzy? Pamiętaj, abyś dzień Drakuli święcił. Czym? Czosnkiem? Grzanką? Chyba nie czosnkiem. Jak mam święcić Drakulę? To nie czosnkiem, może bardziej krwią niewinnych. Grzaneczki czosnkiem. Krwią dziewicy. Krwią dziewicy? Krwią dziewicy. Za dużo Castlevanii. No już trochę za dużo było, to fajnie. Dobra, teraz śmieszny, ale jak go zabić? Ja w ogóle zadaję obrażenie jakieś? No właśnie, też mam takie wrażenie. Wszystko przez niego przelatuje. Może w hełm? Albo... nie wiem, czekaj. Muszę wypróbować różne bronie. Tego nie. To nie. Nie, bo to zaraz zużyje, bez sensu. Zaczął więcej strzelać, więc może teraz. A! Plusik muszę uderzać. Droździak! Siema! Siema, Droździak. Guten Tag! Fräulein! Znaczy, no... pierwsza wiadomość dzisiaj. Ale też już znam. Cześć, nowy kolego. Jestem Paulina. Dzisiaj jest z nami moja narzeczona. Pisałem wam o niej w ramach tego właśnie, że jest na rekonwalescencji po operacji i siedzi w domu, więc została drugim prowadzącym. Jakby zapadła niezręczna cisza, to zawsze tu jestem, żeby się... Zawsze jak są bossy, to zapada niezręczna cisza, bo się skupiam, żeby je pokonać. Myślę, że jeśli chodzi o komentowanie samej gry, to ci będzie bardziej wchodziło o Geometry Dash, jak już będziemy grać w Geometry Dash. Ja nie wybaczę.
Ja tu nie jestem, żeby komentować. Witam panią Droździak. Subkurczynika na urzędu Gentlera. Była ogromną motywacją, jeśli chodzi o stworzenie tego kanału, to na pewno. Bo chyba pierwszą osobą w moim życiu, która nie powiedziała, że to głupi pomysł. Taka baba dobra. Tylko na wakacje chcę jeździć. Ale przynajmniej sama to się nie płaci. Zasada równorzędnej wymiany, tak zwane. Alchemia, 100%. U mnie przyjaciółka stworzyła projekt Wildex. No i proszę. No te kobiety to zawsze mają dobre pomysły. Za każdym ważnym mężczyzną stoi kobieta. Żeby nie zrobił niczego głupiego. Dobra, muszę znaleźć jakąś broń na niego. Tak, ty na Twitchu masz dietetyczka, no. Czy ja mam E? Nie mam E. Ale Twitch, na Twitchu nie tylko są gry teoretyczne. Tak jak na OnlyFansie nie tylko jest pornografia. Nie mam Twitcha, ale... Dobrze, kochani, cieszę się naprawdę. Ale co? Gentler woman. Jak jakaś super bohaterka. Tak, postać z Marvela, dokładnie. Spróbuję tym. Gentlerkowska. Co? Jakim cudem ja to zdążyłem w pół sekundy? O, to działa, to działa! Zadziałało, wygrałem! Czy to już koniec poziomu? Tak! Drugi poziom zrobiony, z tych dodatkowych. Jedziemy dalej, skończymy tę grę. Dzisiaj ją damy radę przejść. Wierzę! Jazda, jazda!